Agnieszka Baron, witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości telewizji Imperium rondo przy DTS z małym opóźnieniem, ale oddane. Biblioteka zachęca do porządków na regałach z książkami. Sprawdzimy też, jak gliwicka młodzież poradziła sobie z broadwayowskim hitem. Rondo u zbiegu Franciszkańskiej, Jagiellońskiej i Hutniczej z jednodniowym opóźnieniem zostało oddane do ruchu. Wprowadzone zostały także zmiany w jego rejonie. Na Franciszkańskiej od ronda do ulicy Paulińskiej obowiązuje ruch w obu kierunkach. Przed budową ronda kierowcy poruszali się tą ulicą tylko w jednym kierunku, natomiast na Błogosławionego Czesława przywrócony został ruch jednokierunkowy. Na Cecylii i Paulińskiej obowiązuje ruch w obu kierunkach. Z okazji nadchodzących Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia biblioteka zaprasza wszystkich do wymiany posiadanych książek. Przeczytane tytuły można zostawić dla innych, a samemu zabrać coś, co pozwoli wyciszyć nieco zmysły po świątecznej gorączce. Od 4 do 6 grudnia we wszystkich filiach biblioteki znajdą się specjalne miejsca, w których będzie można wymienić książki. Już od najbliższej soboty, odwiedzając Palmiarnię, będzie można ruszyć w podwodną podróż. Nie chodzi wyłącznie o lubiane przez gości gliwickich tropików wielkie zbiorniki wodne w pawilonie akwarystycznym. Na nowej wystawie akwarystycznej prezentowanej w Palmiarni będzie można zobaczyć m.in. majestatyczne dyskowce, zadziorne pielęgnice i delikatne ryby kąsaczowate. Zaprezentowane zostaną głównie ryby Ameryki Południowej i Centralnej. Wystawę będzie można oglądać w pawilonie historycznym do 13 grudnia. Rodzina Adamsów to sztuka grana przez Gliwicki Teatr Muzyczny. Do niedawna, bo pewna grupa młodych osób postanowiła wystawić ją samodzielnie. Szczegóły w relacji Michała Czaplickiego. O tym, że młodzież chodzi do teatrów w ramach szkolnych zajęć, wie niemal każdy z nas. Tak dzieje się w całej Polsce. A gdybym zadał Państwu pytanie, gdzie dzieje się tak, że to młodzież sama tworzy spektakl, w dodatku w języku angielskim, w dodatku nie w szkolnej auli, a na teatralnej scenie. Odpowiedź brzmi niekoniecznie w całej Polsce, ale na pewno w Gliwicach. Ja uważam, że są naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy dali z siebie wszystko i mam nadzieję, że dzisiaj będzie to ponad 100%. Okay, Adams. I tried. I thought, okay, the kids like each other. Let's give it a shot. But you people are insane. You have a house where there shouldn't be a house. You have a zombie or a butler, and you have a man who's dating the moon. Wykupili wszystkie bilety w 24 godziny. Na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży biletów? Wszystkie pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczymy dla pani Danuty Franczewskiej, która pracowała niegdyś w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a niestety dzisiaj nie może tego robić ze względu na raka trzustki. I tym muzycznym akcentem kończymy wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku profil Telewizja Imperium. W imieniu swoim zespołu życzę spokojnego weekendu.